Minęło 5 minut. 5-6 minut tutaj naprawdę nie masz takiego znaczenia. Wyjmujemy ten. Aha, gorąco trochę jest. Wyjmujemy to mieszadło do mycia. Teraz tak, ta mieszanka właśnie ma taką konsystencję kremu. Ja to teraz będę przelewał do naczynia z. Spróbuję to na tych odkręcić. Ok. To jest cały czas gorące, także uważajcie. Papier woskowy, ja jeszcze i tak smaruję tłuszczem. Tłuszczy dla pszczół nie należy się bać. Ja na przedwiośniu pewnie będę nagrywał film, w którym pokażę Wam, jak się robi ciasto takie rozwojowe z dodatkiem właśnie tłuszczy, drożdży i tam innych elementów. Dobra, ja tego nie będę czyścił w tym momencie. Zostawiam to sobie, później wybiorę. Z 3 kg cukru do tego pół litra, 550 ml wody, ponad pół litra. Zagotowane do 120 stopni, 20 minut w 120 stopniach z dodatkiem winegaru czy kwasu jabłkowego, winnego, octu, nie kwasu. Przelewamy to do formy, to musi wystygnąć. Tak, w tym momencie to jest jeszcze płynne, ponieważ jest gorące. Za jakieś pół godzinki ja jeszcze wrzut nagram, jak to wygląda w konsystencji, jak to można formować. Zalety, słuchajcie, tego ciasta są takie, że dodajecie co chcecie. Tak, cenowo nie wiem, jak to cenowo wychodzi. Ciasto Apifondy czy Diamanta kosztuje w granicach 4, 5, 6 zł za kilogram. Robiąc w ten sposób, na pewno zrobicie w granicach połowy ceny, a nawet niżej. Ale tu nie chodzi o cenę, chodzi o to, że możecie teraz dodać właśnie olejki eteryczne, możecie dodać zmielony pyłek, możecie dodać jakieś dodatki paszowe dla pszczół. Drożdże paszowe są idealne. Nie mówię o tym momencie, to na wiosnę. Natomiast w tym momencie olejki eteryczne, trawa cytrynowa, drzewo herbaciane, można dodać troszeczkę tymolu, tak? Tylko tu też trzeba byłoby ten przepis przerobić. I co to da? No, pszczoły spożywają też te olejki eteryczne, poprawia się, no nie wiem, trawienie, czy zmniejsza się ilość sporów. Bardzo dużo pszczelarzy na zachodzie to stosuje do podkarmiania takiego, nie wiem, nazwę leczniczego, prawda? Bo mamy pszczoły już zakarmione, czyli tutaj ten kawałeczek tego ciasta na pewno im nie przeszkodzi. Porcja na ul to jest około 200 gram, to jest no, garść taka spora ciasta. Tutaj mamy 33,5 kilo, czyli mamy na jakieś 12 uli, tak? Mniej więcej porcje. Tego można dać więcej, to można szczelnie zamknięte w woreczku foliowym przechowywać praktycznie do wiosny, na wiosnę na przykład skarmić, tak? Albo na wiosnę spróbujemy zrobić troszkę inny film z innymi dodatkami, żeby Wam pokazać, jak pięknie się można rozwinąć pszczoły, właśnie dodając różne suplementy, w którym momencie to poddać i jak to poddać, żeby to miało ręce nogi. To zostawiamy, to będzie stygło, mówię, około pewnie pół godziny, zanim dojdzie do temperatury tam pokojowej. Wyjmiemy to, pokażę Wam, jak to wygląda, jak to działa. Ja wracam do sprzątania, także widzimy się za chwilę.